Zdrowia. Film z serii Sterlina, odcinek serii. Kto ci o tym powiedział? Nieważne, wiem i już. Powiedz, kto ci to powiedział. To oszczerstwo. Skoro tak bardzo chcesz wiedzieć, Enrico. I jest gotów powtórzyć to przy tobie. Tak, słyszał twoją rozmowę z doktorem Quirogą. Jesteś z nim w zmowie. Zapomniał o zasadach etycznych zawodu lekarza. Nie jest tak, jak myślisz. Giulio nie chciał. Zrobił to dla mnie. Więc przyznajesz, że to prawda. Odgrywałaś przede mną komedię. Tak. Oszukałam cię. I masz odwagę mówić to z takim spokojem? Jesteś stuknięta. Jak mogłaś? Nie rozumiesz, że postąpiłaś podle i nikczemnie? Nie możesz tak mówić. Nie zasłużyłaś sobie? Nie zasłużyłam. Nie wiesz chyba, co mówisz. Wiesz, dlaczego skłamałam? Z desperacji. Nie mogłam się pogodzić z tym, że mam oddać cię innej kobiecie. O czym ty mówisz? Wiem o wszystkim, co zaszło między tobą a Stelliną. Wiem o tym od dawna. Ale znosiłam to z pokorą i w milczeniu, mając nadzieję, że prędzej czy później musi się to skończyć. Kiedy zobaczyłam, że tak się nie dzieje, uciekłam się do tego niewinnego chwytu, żeby cię nie stracić. No wiesz, myślałam, że uda mi się wyrwać cię spod wpływu tej dziewczyny. Przez cały czas udawałam, że nic nie wiem, żeby uniknąć kłótni z tobą. Proszę cię, kochanie, wybacz mi. Są przecież okoliczności łagodzące, które mnie tłumaczą. Takiego kłamstwa nic nie tłumaczy. To było moje jedyne wyjście. Spróbuj mnie zrozumieć. Czym jest dla ciebie ta kobieta? Kaprysem, przelotną przygodą, niczym więcej. Ani jedno, ani drugie. Ja kocham Stellinę. Tak, i musisz o tym wiedzieć. Musimy stawić czoło tej sytuacji. Musimy być ze sobą szczerzy. To również dla twojego dobra. Nie mów nic więcej. Trzeba o tym porozmawiać. Nie chcę cię słuchać. Dość już hipokryzji. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. To konieczne. Czemu jesteś taki bezlitosny? Chcę być z tobą szczery. Nie utrudniaj mi tego. Chciałbym, żebyś mnie zrozumiała. Nie mogę. Chciałem uniknąć sprawienia ci bólu. Zadręczałem się i do tej pory jeszcze cierpię, ale nie mogę inaczej postąpić. To czyste szaleństwo. Niech będzie, może to i szaleństwo. Ale przynajmniej po tylu latach wreszcie czuję, że żyję. Kochanie, ranisz mnie w samo serce. Nie chcę cię zranić. To ostatnia rzecz, jakiej bym sobie życzył, ale musisz znać prawdę. Nie potrafię z niej zrezygnować. Nie mogę tego zrobić. Zresztą tak samo jest z małą. Ona tak ją kocha, jakby była jej prawdziwą matką. Maria Rosa le vuole bene come se fosse la sua vera madre. Wolałbym, żebyś to ty podjęła za nas decyzję.
fosse stata tu. Musisz pamiętać o jednym. Kocham Stellinę. Nigdy nie kochałem tak żadnej innej. Jest to chyba jedyna, którą będę kochał całe życie. Kiedy byłam w kościele, modliłam się tak żarliwie do świętej Madonny, żeby mi pomogła, żeby nie pozwoliła na ich wyjazd. No dobrze, ale jeśli jednak zdecyduje się na wyjazd, co wtedy zrobisz? Nie wiem. Boję się, że nie zapanuję nad sobą. Zrobiłabym wszystko, żeby tylko nie zabrali mi mojego dziecka. Rozumiem cię. To byłoby straszne. Nie tracę nadziei. Może dlatego tak się czuję, bo byłam w kościele. Czuję taki spokój w sercu. Wydawało mi się, że Madonna uśmiechała się do mnie. Tak, jakby chciała mi powiedzieć, żebym się o nic nie martwiła. Masz rację. Ja też głęboko wierzę w boską opatrzność i pomoc Najświętszej Panienki. Na pewno nie pozwolą na taką niesprawiedliwość. Nie pozostało nam nic innego, jak mieć nadzieję. Pan Gianluca, nie mówił ci przypadkiem, czy chce wyjechać, czy może zmienił zdanie? Mnie nie. A nie przyszedł tutaj? Nie, nie widziałam go cały dzień. To dziwne. Widuję go w jadalni, kiedy podaję do stołu. Od kilku dni jest jakiś dziwny, milczący. Nawet na mnie nie patrzy. A propos podawania do stołu, kolacja jest już gotowa. Zaczekaj, idziesz tam? Nie, lepiej pójdę sama. Nie, zostaw, ja pójdę. Proszę. Można? Kolacja jest już gotowa. Dobrze, dziękuję. Jak się czujesz? A ty? Wciąż mam nadzieję. Chodź tutaj. Pewnie myślisz, że unikam z tobą rozmowy. A nie jest tak? W pewnym sensie. Tylko dlatego, że muszę jeszcze wyjaśnić pewne sprawy. Ale nie martw się o nic. Bądź spokojna. Można wejść? Szukałam cię. Byłam w kuchni, ale ciebie tam nie było. A czemu mnie szukałaś? Żeby dać ci buzi. Idziesz już spać, tak? Dobrze, daj buziaka i śpi, dobrze. Kolorowych snów, tobie też, a mnie? Kochanie, dobrej nocki. Duży buziak. Słucham? Maria Rosa powiedziała mi, że zamyka pani w nocy jej drzwi na klucz. Tak, to prawda. Proszę więcej tego nie robić. Chcę, żeby drzwi były otwarte, żeby Stellina mogła tam wchodzić. Dziękuję, tatusiu. Dobrze, proszę pana. Zadowolona? Tak. Świetnie. A teraz idź już i śpij dobrze.
Ty też. Niech ci się przyśni coś miłego. Dobrej nocy, kochanie. Dobranoc panu. Nie ma już wątpliwości. Po raz pierwszy czuję spokój. Kocham Stellinę i chcę być z nią szczęśliwy. To jedyna rzecz, która się liczy. Wziął mnie za rękę i powiedział: nie chcę, żebyś była smutna. To chyba coś znaczy, prawda? Na pewno. Jestem taka szczęśliwa. Patrzył na mnie takim czułym wzrokiem i uśmiechał się. To chyba bardzo dobry znak. Potem przyszła Maria Rosa i Gianluca polecił Marcie, żeby zostawiała otwarte drzwi do jej sypialni, żebym mogła tam wchodzić. Jestem taka szczęśliwa. Widzisz? To też jest dobry znak. Poszalałaś? Jestem w siódmym niebie. Mam ochotę śpiewać, tańczyć. Wiedziałam, że Najświętsza Panienka pomoże mi. Dobrze, już dobrze. Nie bądź taką optymistką. Na razie nie wiemy jeszcze nic konkretnego. Ja jestem już pewna. Dobrze zrobiłam, że wykorzystałam okazję i poszłam wtedy do niego. Mam przynieść pani coś do jedzenia? Nie, nic nie chcę. Co się stało? Jest pani zdenerwowana. Nie mam ochoty rozmawiać. Zostaw mnie w spokoju. Dobrze, mam pani coś do powiedzenia. Zaprowadziłam małą do gabinetu pana, żeby powiedziała mu dobranoc. Była u niego Stellina. Byli sami. A pan powiedział mi, żebym nie zamykała sypialni dziecka, żeby Stellina mogła tam wchodzić. Do czego to doszło? Nie musisz mi mówić, sama to zauważyłam. Nie rozumiem, co tu się dzieje. Wszystko szło już tak dobrze. Mieliście wyjechać do Stanów, wziąć ślub. Już pani mówiła, nie jestem w nastroju do rozmów. Z nikim, rozumie pani? Dobrze, proszę się tak nie złościć. Przecież wie pani, że pan Gianluca martwi się o pani zdrowie i przez to trzyma go pani w garści. Tak, w garści. Oczywiście, przy jakimkolwiek spięciu może pani udać, że ma atak serca. Proszę nie mówić mi, co mam robić. Nie chcę. Sama muszę pomyśleć, zastanowić się. Proszę mnie zostawić w spokoju. Proszę wyjść. Rozumiem, proszę się tylko nie złościć. Wszystko mi zabiera. Dom, dziecko i jego. Udało się jej. Przeklęta. Napawa się teraz swoim zwycięstwem. Muszę coś zrobić, tylko co? Giulio? To ja. Właśnie zastanawiałem się, czemu nie dzwonisz. Udało ci się z tym dokumentem? To w tej chwili jest bez znaczenia. Gianluca dowiedział się prawdy. Wie, że moje kłopoty z sercem to czysty wymysł. Jak do tego doszedł? Enrico słyszał chyba jakąś rozmowę między nami. Myślisz, że to prawda? To dziwne. A jednak tak jest. To chyba niemożliwe. Byliśmy zawsze bardzo ostrożni. Czy nie jest to przypadkiem pułapka? To już bez znaczenia. Przyznałam się do wszystkiego. Zwariowałaś? Trzeba było zaprzeczyć. Nie wypominaj mi, bo i tak już jest po fakcie. Najgorsze, że Gianluca wyznał mi, że kocha Stellinę. Nie chcę już wyjechać. Chcę zostać z nią. Więc wszystko trafił w szlak. Tak. I dlatego proszę cię, żebyś przyszedł tu jutro. Musimy porozmawiać. Ależ ja nie mogę się tam więcej pokazać. Czemu? Pomyśl, w jakiej jestem sytuacji. On wie przecież, że ci pomogłem. Powiedziałam mu, że nie chciałeś, że zrobiłeś to tylko, bo było ci mnie żal. Nie sądzę, żeby to mnie usprawiedliwiało.
Proszę cię, nie szukaj wymówek. Muszę się z tobą widzieć. Ale po co? Już wszystko stracone. Nie, ja się nigdy nie poddam. Musisz zrezygnować, proszę cię. Posłuchaj, chcę spróbować jeszcze jednej rzeczy. Potrzebuję twojej pomocy. Nie mogę znieść myśli, że oni będą ze sobą, że będą szczęśliwi. Nie mogę się z tym pogodzić. Wiesz, że jestem zdolna do wszystkiego. Masz na myśli... Tak. Jestem gotowa na wszystko. Uważaj, żeby nie zaślepiły cię uczucia. To duże ryzyko. Proszę cię, nie rozmawiajmy o tym przez telefon. Przyjdź do mnie jutro. Lepiej, żebyś to ty przyszła do mnie. Nie. Przyjdź ty. Będę na ciebie czekać. Ona myśli, że mnie pokonała. Ale jeśli Gianluca nie będzie mój, ona też go nie będzie miała. Drogo mi za to wszystko zapłaci. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie już po wszystkim. Nie mogę się doczekać, żeby dokończyć rozmowę z Mirellą. I oby to było ostatni raz. Dałeś jej jakiś termin? Nie, to niedobrze, będzie chciała grać na czas. A ty będziesz się zadręczał i zadręczysz mnie. Nie, teraz kiedy już odkryłem jej kłamstwo, wszystko jest jasne. Więc jednak przyznała ci się, że ta choroba to było oszustwo. Nie broniła się jakoś? Nie starała się tłumaczyć? Nie. Ale bardzo nalegała, żeby dowiedzieć się, kto mi to powiedział. W końcu więc wyznałem jej, że to byłeś ty. Nie przejmuj się. To była bardzo nieprzyjemna rozmowa. Czułem się strasznie. O, dla niej na pewno. Chciałbym zobaczyć, jaką miała minę, jak ją zdemaskowałeś. Próbowała się tłumaczyć i nawet do pewnego stopnia to, co mówiła, było logiczne. Co ty wygadujesz? Powiedziała, że czuła się zmuszona do takiego wybiegu, bo była zdesperowana. Że zrobiła to, bo widziała, co się dzieje między mną a Stelliną. To dopiero diabelskie nasienie. Nie sądziłem, że jest we mnie zakochana do tego stopnia. Ona mnie kocha i to ją po części tłumaczy. Jesteś dla niej zbyt pobłażliwy. To wcielony diabeł, jest zdolna do wszystkiego. Nie, ma wiele wad, ale ma też zalety. Była dla mnie bardzo dobra. Poświęciła mi tyle lat. Była dla ciebie dobra? Co ty mówisz? Staram się być obiektywny. To, że kocham Stellinę i chcę się rozstać z Mirellą, nie znaczy, że muszę nią pogardzać. Muszę przyznać, że mam wobec niej dług wdzięczności. Jesteś ślepy. Kiedyś jednak przejrzysz na oczy. Przekonasz się. To tylko kwestia czasu. Nie ma już zbyt wiele czasu. Będzie musiała podjąć dzisiaj decyzję. Najpóźniej jutro. Czemu to ona ma podjąć decyzję? Chce wykazać się szczodrobliwością. Nie chce jej poniżać. A ona skrzętnie to wykorzysta. A co ona może takiego zrobić? Zrozumiała, że to już koniec. Chyba nie będzie uganiać się za facetem, który kocha inną. Powtarzam ci, że ona jest zdolna do wszystkiego. Nic już nie może zrobić. Starałem się postąpić z nią uczciwie. Musi zrozumieć, że wszystko między nami skończone. Chcesz przez to powiedzieć, że nie wyjeżdżasz już do Stanów? Nie. Na pewno? Na pewno. Bardzo się cieszę. Co to jest? Twoja prośba o przeniesienie. Nosiłem to w kieszeni i zapomniałem wysłać. Chodź, Muzetta, chodź do mnie. Maria Rosa. Zostaw ją. Nie widzisz, że się bawi?
Uciekła ci, bo chciała trochę pobiegać. Kotki są jak ludzie, potrzebują ruchu, żeby dobrze rosnąć. Cieci sono un po' come i bambini, non riescono a stare sempre fermi, hanno bisogno di muoversi per poter diventare forti, robusti e per crescere bene. Guarda, guarda zobacz, che cosa combina. Zobacz, co ona wyprawia. Che brava. Jak skacze, ale jest zwinna. Musimy zrobić jej kiedyś zdjęcie. Zdjęcie? Tak. I nam też? Certo. Nam też. A jeśli wcześniej zabiorą mnie stąd? Coś ci powiem. Coś mi się wydaje, że nie pojedziesz do Ameryki. Dlaczego? Bo modliłam się o to do Madonny. Prosiłam ją, żebyś została ze mną. I mam wrażenie, że spełni moją prośbę. Naprawdę? Tak. Będziemy na zawsze razem. Tak cię kocham. Jak ktoś się mnie zapyta, powiem, że jesteś moją córeczką. Powiedziałam tacie... Co takiego? Że chciałabym, żebyś była moją mamą. Moja maleńka. Żebyś wiedziała, jak bardzo cię kocham. Jesteś moją dziewczynką. Moim promyczkiem słońca. Moim największym skarbem. Czemu mi to mówisz? Bo bardzo, bardzo cię kocham. Chciałabym cię zjeść, zacałować, załaskotać. Załaskotać? Nie. Tylko troszeczkę, żeby posłuchać, jak się śmiejesz. Moja śliczna dziewczynka. Mam nadzieję, że Mirella i Marta pojadą daleko, daleko stąd. Jak najdalej. A czemu chcesz, żeby pojechały daleko, daleko? Żeby zostać tylko z tobą i z tatusiem. Skarbie. Myślisz, że jednak zostanie? W tej chwili nie ma najmniejszej ochoty wyjeżdżać z Buenos Aires. Stellina powinna być ci wdzięczna za to, co dla niej zrobiłeś. Nic takiego nie zrobiłem, jak to nie? Pewnie, że tak. Biedna Stellina. Teraz czuję się jak bohater filmowy, który wszystkich uratował. Bo to prawda, uratowałeś sytuację. I to jak? Dajcie już spokój, czuję się zmieszany. Czemu zdecydowałeś się powiedzieć wszystko Gianluce? Gianluca bał się zostawić Mirelle, bo myślał, że ma chore serce. Postanowiłem wyprowadzić go z błędu. Powiedziałem mu prawdę, że kłamała i że jest zdrowa jak ryba. I bardzo dobrze. A co on ci powiedział? Na początku nie chciał wierzyć, więc zmyśliłem, że słyszałem, jak rozmawiała z doktorem Quirogą. I wtedy uwierzył. Ona też i wpadła w pułapkę. Chciałabym widzieć, jaką miała minę. Wyobrażam sobie. Ona jest bardzo sprytna i umiała się usprawiedliwić. Ale to bez znaczenia. Najważniejsze, że osiągnęliśmy cel. Stellina wie, co się stało? Nie, nic jej nie mówiłem. Poszła wczoraj do kościoła, żeby pomodlić się do Najświętszej Panienki. A może zawołamy ją i powiemy? Nie, nie powinniśmy się wtrącać. To Gianluca powinien jej powiedzieć. Masz rację, to bardziej romantyczne. A pani, co o tym myśli? Myślę to samo, co i pan. To Gianluca musi jej powiedzieć. Tylko kiedy on jej to powie? Ma mieć ostatnią rozmowę z Mirellą, podobno jeszcze dziś. Dlaczego od razu jej nie powie? Jest cała w nerwach. Musimy cierpliwie czekać. Dzisiaj wszystkiego się wreszcie dowiemy. Proszę. Pani Mirella chce z panem mówić. Powiedz jej, że zaraz przyjdę. Dobrze, proszę pana. Ciekawe, co mi powie. Mam nadzieję, że nie będzie chciała utrudniać całej sprawy. Sì.
Wejdź. Długo myślałam o tym, co mi powiedziałeś. Mam nadzieję, że podjęłaś jakąś decyzję. Tak, dziękuję, że dałeś mi taką możliwość. Choć musisz przyznać, że mam niewielki wybór. Musiałem powiedzieć ci wszystko uczciwie. Chciałem być szczery wobec ciebie i samego siebie. I wobec Stelliny. Tak. Chyba wiesz, jakie ziółko sobie bierzesz. Byłbym ci wdzięczny, gdybyś jej nie obrażała. Przecież jesteś tu po to, żeby jej bronić. Nie ma takiej potrzeby, z dwóch powodów. Po pierwsze, wiem, że jest dobra. A po drugie, kocha mnie. Nie sądzisz, że zbyt szybko ci się oddała? Nie chcę z tobą o tym rozmawiać. Jak nie masz mi nic innego do powiedzenia, to wychodzę. A twoje zasady moralne, już o nich zapomniałeś? Mam do niej zaufanie. To prawda, że nic prawie nie wiem o jej życiu. Ale wiem, że ma czystą i szlachetną duszę. Jestem pewien, że mnie kocha. Rozumiem, że nic nie możecie uchronić od popełnienia tego błędu. To nie jest błąd. Poza tym wcale cię nie proszę, żebyś mnie ratowała. Więc wszystko to, co było, już się nie liczy. Cały ten czas, który ci poświęciłam. Wszystko to, co zrobiłam dla twojej córki, nie liczy się, tak? Jestem ci ogromnie wdzięczny. Ale miłość jest najważniejsza. Rozumiesz? Przekreśla wszystko. Daje mi siłę, żeby wyjaśnić całą tę sytuację. Kiedyś nie mógłbym sobie tego nawet wyobrazić, że mogę wyznać ci, że kocham inną. Nie potrafię z niej zrezygnować. Musisz mi wybaczyć. Jest mi przykro, że cię ranię. Chciałbym odwdzięczyć ci się za to, co dla mnie zrobiłaś, ale serce nie sługa. Przysięgam, że dałbym wszystko, żebyś była szczęśliwa, ale nie mogę z tobą żyć. Byłbym wiecznie sfrustrowany i ciebie obarczałbym winą za to, że nie jestem szczęśliwy. To nie miałoby sensu. Uwierz mi. Dość już. Chciałbym cię przeprosić za te wszystkie lata, które ci zabrałem. I w ogóle za wszystko. To znaczy, że musimy się rozstać. Chciałbym, żeby nie było to dla ciebie zbyt bolesne. Będę cię zawsze czule wspominał. Nie miej do mnie żalu. To niemożliwe. Jesteś bardzo szlachetna. Więc wszystko skończone. Przykro mi. Nie martw się. Poradzę sobie. Daj mi tylko kilka dni na wyprowadzkę. Muszę zastanowić się, co dalej. Jestem trochę skołowana. Oczywiście, nie musisz się śpieszyć. Obiecuję, że nie potrwa to długo. Wystarczą mi 2-3 dni. Tak, sądzę, że to wystarczy.
Ale jesteś wesoła. Zauważyłaś? Pewnie, śpiewasz. Nie bez powodu. Są jakieś nowości? Nie wiem, ale serce podpowiada mi, że i ty będziesz się cieszyć. A co się stało? Nic. Czemu pytasz? Nic nie wiem, nie nalegaj. Nie mogę sobie pośpiewać? Coś wiesz i nie chcesz powiedzieć. No już mów. Możesz sobie śpiewać, ale coś mi się zdaje, że jednak coś wiesz. Mówię ci, że nie wiem. I nie patrz tak na mnie, nic nie wiem. Coś przede mną ukrywasz. Popatrz mi prosto w oczy, widzisz? Nie masz odwagi. Nie wiem, co sobie wbiłaś do głowy. Nic nie wiem. Ale z ciebie uparciu. Mam tu coś dla ciebie. No powiedz wreszcie, co tam masz? Pokaż. Zobacz, jaki wspaniały. Dla ciebie i dla Marii Rozy. Zrobiłaś to dla mnie? Jaki pyszny, jak pachnie. Maria Rosa będzie zachwycona. Ty też spróbujesz. Pół dla małej, a drugie pół dla mnie. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Daj mi łyżeczkę. Dobre, pyszne. Jedz ile chcesz. Smakuje ci? Daj jeszcze kawałek, palce lizać. Dobrze, że masz wreszcie apetyt. Pewnie po tych ziółkach. Pijesz je codziennie? Muszę ci się przyznać, że czasami zapominam. Jak to czasami zapominasz? Musisz je pić co wieczór. To ziółka na apetyt. Jesteś taka zapominalska. Pamiętaj, co wieczór. Pomyśl tylko, jak ja się tutaj czuję. Teraz, kiedy wie już o wszystkim. Jak mnie spotka, to będzie źle. Wolałbym tego uniknąć. Mówiłam ci już, że wytłumaczyłam mu, że nie ma w tym twojej winy. Wolałbym go jednak nie spotkać. Skandal mógłby mi zaszkodzić. Dość już. Zadzwoniłam, żeby porozmawiać z tobą o dużo ważniejszych sprawach. Zamieniam się w słuch. Dziś po południu mieliśmy ostatnią rozmowę. I co? Wszystko skończone. Obiecałam mu, że w ciągu 2-3 dni wyprowadzę się z domu. Co chcesz zrobić? To, co ustaliliśmy. Chcę się zemścić. Voglio fare quello che avevamo. Wersja polska, NBS Warszawa. Tekst Agata Slawy, czytał Piotr Borowiec. Una fiamma sempre accesa, un sorriso fra la gente.